Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, przedstawię się Waldemar Komódek, AGH Kraków. Cieszę się bardzo spotkania na tym panelu dyskusyjnym, w którym chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat nowych technologii w zakresie sieci elektroenergetycznych. Szanowni państwo, dzisiaj posłużymy się troszeczkę może inną formułą, aniżeli dotychczas. Nam się już na różnych konferencjach opatrzyła i tu bym prosił panów, państwa organizatorów o może pierwszy ekran, który był przygotowany z tego tytułu właśnie akurat dzisiejszego spotkania w ramach drugiego kongresu energetyki rozproszonej o właśnie i następny ekran, jeżeli można skład osobowy dzisiejszego, uczestników dzisiejszego panelu dyskusyjnego. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do udziału pana profesora Zbigniewa Hanzelkę, AGH, pana Macieja Mroza, Tauron Dystrybucja S.A., pana Zdzisława Murasa, reprezentanta Urzędu Regulacji Energetyki, panią Agnieszkę Okońską, Członkinie zarządu Stoen Operator, pana Krzysztofa Półbrata, prezesa Polenergia S.A., e, przepraszam, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pana Marka Szymankiewicza, NEO Operator S.A. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz. Byśmy się już wszyscy przywitali. Proszę Państwa, w gronie ekspertów, specjalistów z ogromnym doświadczeniem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym w energetyce zawodowej, chciałbym dzisiaj podjąć dyskusję w ciągu najbliższych 60 minut na temat sieci elektroenergetycznych, nowych technologii, identyfikacji tego, w którym miejscu jesteśmy. A zważywszy na to, że miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch poprzednich panelach dyskusyjnych, w których yy, Dużo było na temat potrzeb sieciowych, na temat niedomagań z punktu widzenia litery prawa, organizacji, sposobu podejścia do generacji odnawialnych źródeł energii, zarządzania tą energią. W tym panelu, proszę Państwa, chciałbym jednak ukierunkować nasze spojrzenia, właściwie spojrzenie ekspertów. W odpowiedzi na moje pytania, chciałbym ukierunkować tak, aby wszystko, co tutaj padnie, w słowach wypowiedziane, stanowiło wyzwanie, a nie problem stawiany i niezaopiekowany przez nikogo. Mam nadzieję, że nam się to, proszę Państwa, uda. Ja mam tylko taką prośbę organizacyjną: czy ja mógłbym dostać przełącznik do ekranów? Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym. I proszę Państwa, druga jeszcze prośba jest moja taka organizacyjna do Państwa. Mianowicie mamy 60 minut, 60 minut do dyspozycji. Chciałbym z Państwem jak najwięcej omówić, a z kolei wiem, że wiedza jest ogromna. Zatem prosiłbym bardzo, aby te wypowiedzi były bardzo, bardzo zwięzłe, ale jednocześnie oczywiście merytorycznie takie, które wyczerpią tutaj przynajmniej w części potrzeby słuchaczy tego panelu dyskusyjnego. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, może ja takim tytułem wstępu też i przy, wspomagając tutaj z. Prelegentów, chciałbym zwrócić uwagę, na, rzucając kilka takich ekranów, żeby naświecić, w którym miejscu my jesteśmy, bo wiadomo, że bardzo mocno przyrasta nam generacja OZE w systemie elektroenergetycznym. To, co najistotniejsze, to kwestia taka, że prawdę mówiąc, sprawia, że się zrównuje generacja węglowa w mocy zainstalowanej z generacją OZE. Świadczy to o tym, że. Jest ogromna dynamika tego, co się dzieje w systemie elektroenergetycznym. Przyłączenie, przyłączanie do sieci i to różnych form technologicznych w generacji, w magazynach, w różnych również i innych rozwiązaniach technicznych czy technologicznych. Jest również identyfikowany progres na przyszłość, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej. Może nie tak optymistycznie, jak to zakłada polska, plan polska. Powiedzmy, dokument PEP 2040, przepraszam, w tych emocjach chyba nawet i tutaj ja w tym momencie mam pewną, pewną ułomność. Natomiast tam zakładano 258, 260 terawattogodzin w roku, w roku 2040, tutaj mamy 215. Ale jakby na to nie spojrzeć, progres jest widoczny. Co za tym idzie dalej? Oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj, skoro uważamy, że PEP nie jest za bardzo aktualny, zostały w ostatnich latach popełnione dwa istotne dokumenty w kraju, karta efektywnej transformacji i plan rozwoju sieci przesyłowych do lat 2030-2035 w przypadku tego drugiego dokumentu. W tych dokumentach określone są poziomy niezbędnych środków finansowych, aby zrealizować to, co jest najbardziej potrzebne. I w tym kontekście chciałbym zwrócić się z pytaniem do Państwa, do Pana Prezesa Marka Szmankiewicza, jak również i za chwileczkę do Pani Członkini Zarządu Pani Agnieszki Okońskiej, z pytaniem takim. Szanowni Państwo, Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie takie, w którym miejscu jesteśmy wobec tych potrzeb, które tutaj zostały określone w Karcie Efektywnej Transformacji, czy nawet, jeśli byśmy jeszcze chcieli, może nawiązać do Planu Rozwoju Sieci Przesyłowych do roku 2030 35 Czy te wszystkie materiały sprzed dwóch, trzech lat są nadal aktualne? Te potrzeby są nadal takie, które powinny zaistnieć w systemie? Na poprzednich panelach można było wywieźć z dyskusji nieco odmienne zdanie, jeżeli chodzi o kwestie potrzeby rozwoju sieci, aż tak dynamicznej potrzeby te, tego rozwoju sieci dystrybucyjnych. Panie Prezesie, bardzo bym prosił o odniesienie się do tej kwestii. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim serdecznie Państwa witam. Bardzo się cieszę, że ja mam takie liczne grono osób, które chcą wysłuchać tej problematyki. Yy, oczywiście, dokument, yy, yy, który wskazał moderator, yy, jest dla nas i dobrze, że wskazał, bo jest rzeczywiście taką, takim masterem dla działań inwestycyjnych szeroko rozumianego sektora yy, dystrybucji. Rzadko się zdarza, że możemy powiedzieć, iż mamy dokument, który został przygotowany na czas. Chcę to powtórzyć. Rzadko się zdarza, żeby był dokument, który został przygotowany na czas. Z inicjatywy Presa rządu Regulacji. W 2021 roku pojawiła się propozycja porozumienia sektorowego, którego celem było rzeczywiście przygotowanie modeli regulacyjnych, ale przede wszystkim wygenerowanie potrzeb związanych z transformacją energetyczną. I taka karta rzeczywiście została podpisana i chcę powiedzieć, poniekąd odpadając na pytanie, na początku zastanawialiśmy się, że czy ten dokument będzie tylko i wyłącznie dokumentem eventowym. E, działalność wokół tego dokumentu, zarówno ze strony Urzędu, e, Ministerstw, samych OSD, innych interesariuszy, również PZ, e, spowodowała, że tak się nie stało. Dzisiaj ten dokument rzeczywiście jest wdrażany i wdrożony. E, jest on takim. Punktem, który znajduje swoje odniesienie w wielu dokumentach, między innymi w planach rozwoju spółek dystrybucyjnych. One po prostu ze sobą muszą i powinny być zbieżne. Trzy ważne elementy, które trzeba było przy tym dokumencie zrealizować, i przy okazji odpowiem na pytanie, w którym miejscu jesteśmy. Pierwszy to co my potrzebujemy. Co potrzebujemy do transformacji energetycznej? Jakich inwestycji potrzebujemy do transformacji energetycznych, żeby wypełnić, bo tak postrzegamy swoją rolę jako operatorzy systemów dystrybucyjnych, na przykład cele klimatyczne Rzeczpolitej Polski, żeby wypełnić cele klimatyczne, czy ilości energii OZE zapisane w krajowym planie na rzecz energii klimatu. Przypomnę dzisiaj w tym dokumencie, który jest dzisiaj opiniowany, to jest 56% w 2030 roku, 70% w 2040. I ten dokument. W istocie rzeczy miał operacjonalizować te zadania, które przed sieciami, firmami infrastrukturalnymi stoją. Te zadania zostały pokazane w dwóch scenariuszach. Jeden dotyczy właśnie w scenariuszu takich działań koniecznych, drugi w scenariuszu PEP 2040. Jak się Państwo możecie domyślić, ze względu na skalę i wielkość wykonania czy nakładów inwestycyjnych, Formalnie w ramach Karty Efektywnej Transformacji realizujemy dzisiaj ten scenariusz związany z inwestycjami koniecznymi do wykonania. Kwota 130 miliardów złotych do 2030 roku. A więc skoro widzieliśmy, co chcemy zrobić, zwymiarowaliśmy to pod względem rzeczowym i wartościowym, kolejnym krokiem było wykonanie, w jaki sposób chcemy to sfinansować. Oczywiście jednym z elementów była a, modernizacja modelu regulacyjnego, jeśli tak mogę powiedzieć, zmiana pewnych formuł, zagwarantowanie minimalnego, minimalnej stopy zwrotu na przestrzeni długoterminowej dla OSD. Oczywistym było, że przeniesienie tego typu nakładów inwestycyjnych na odbiorców nie jest możliwe. Prezes Urzędu Regulacji równoważy interesy przedsiębiorstw i, i odbiorców, w związku z pierwszym. E, Uzgodniono w ramach tej karty, iż pewna część tej kwoty będzie pozyskana przez firmy, przez firmy dystrybucyjne w formie dotacji, między innymi KPO, między innymi innych funduszy europejskich, czy też instrumentów dłużnych. I to dzisiaj robimy. I jesteśmy naprawdę na takim etapie, że możemy powiedzieć, państwo, możecie to zobserwować, kontraktujemy już, kontraktujemy już zadania na roboty budowlano-montażowe na dostawy inwestorskie znacznych wartości na okres kolejnych pięciu lat. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu temu dokumentowi e, zmieniła się pewnego rodzaju sposób postrzegania tego e, obszaru e, i absolutnie bankowalność w tym okresie czy w tym obszarze zdecydowanie e, wzrosła. Panie Prezesie, to w kontekście tej, tej wypowiedzi mam takie jeszcze pytanie, ponieważ tutaj akurat przedstawiłem na, na jednym z tych, wy, z tych wykresów y, rozbieżność między tym, oczy, między nakładami, które były określone w kecie, czyli w karcie efektywnej transformacji, a tym, co czy jak, jakie są wyniki po zamknięciu roku 2023. Czyli tam brakuje około 5% środków finansowych wobec wcześniej określonych. Czy te 5% są zaspokojone przez. Te wszystkie mechanizmy finansowe, ale pozataryfowe, czy ewentualnie to jest taka luka, która niestety ale czeka na zagospodarowanie? Ona jest dzisiaj zagospodarowana, wierzę, że zostanie zagospodarowana. My po prostu nie mamy innego wyjścia 5% tej kwoty to nie są często. Wydatki zbyt duże, zwłaszcza, że karta efektywnej transformacji została przygotowana rzeczywiście w cenach bieżących. Ona istotnie to chce to podkreślić. Prace rozpoczęły się w 2021 roku, ale też przed, tuż przed podpisaniem karty rzeczywiście z inicjatywy tutaj wspólnej i presa Urzędu Regulacji, ona została absolutnie doszacowana ze względu na fakt, że działania za naszą wschodnią granicą spowodowały bardzo istotne wzrosty cen, robót budowlanych może kosztów pracy, więc karta efektywnej transformacji. To jest moje zdanie, jest jakby doszacowana we właściwy, we właściwy sposób. I teraz ostatnia rzecz. To były dwa mechanizmy. Trzeci to były zmiany w przepisach prawa, które będą ułatwiały prowadzenie tych inwestycji. No i tutaj jest jeszcze troszkę do wykonania, że tak powiem, ale to pewnie jest na inny panel i na inne, i na inne spotkanie. E, 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 jedna duża rzecz fajna udało się zrobić rzeczywiście do spec ustawy o inwestycjach strategicznych PZ. Zostały dopisane inwestycje operatorów systemów dystrybucyjnych, ale to jest dopiero początek drogi, między innymi chociażby związany z pracami takimi regulacyjnymi, prawnymi, związanymi z budowaniem usług elastyczności przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Dziękuję bardzo. Ja wymienię również tutaj panią Agnieszkę Okońską z racji tego, że mówimy o czy wypowiedź była z punktu widzenia operatora działającego na rozległym terenie, ale mamy również przedstawiciela operatora, który, którego sieć jest bardzo skupiona, odbiorcy bardzo skupieni i chciałbym w kontekście właśnie akurat tej wypowiedzi spytać o tą problematykę z punktu widzenia Stoenu. Operator, stoen sto, 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 operator radzi sobie właśnie akurat z problematyką dofinansowania potrzeb y, sieciowych i również w jakim kierunku te potrzeby sieciowe y, zmierzają w przypadku akurat takiej skumulowanej struktury. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję za zaproszenie i za to pytanie. Ja oczywiście pod wszystkim, co powiedział mój przedmówca, się podpisuję. Mimo, że mamy troszeczkę odrębny mm, obszar działania, to, to jednak y, y, nasze nasze doświadczenia i nasze priorytety są bardzo podobne jeśli chodzi o spółki OSD. Natomiast jeśli chodzi o nasz zakres działania stajen operator Operatora typowo miejskiego, to oczywiście mamy swoją specyfikę, ale bez karty efektywnej transformacji też byłoby nam bardzo trudno realizować te zadania. I odpowiadając na Pana pytanie, czy ten dokument jest dziś aktualny, to można powiedzieć, że przekraczamy poziom inwestycji zakładany w karcie efektywnej transformacji, a w momencie, kiedy nad tym dokumentem pracowaliśmy, wszyscy łapali się za głowę, jaki to poziom wielkich inwestycji nas czeka i że my tego nie damy rady zrobić, nie tylko z braku pieniędzy, z braku możliwości po prostu operacyjnego zarządzania taką masą inwestycji. Minęło kilka lat i dzisiaj pewnie większość z nas przekracza poziomy i to nie tylko ze względu na wzrost cen, ale też i zapotrzebowanie na inwestycje, które po drodze nowe się pojawiają. W przypadku stojen operator, my dziś realizujemy około 130% inwestycji, które przewidywaliśmy w karcie efektywnej transformacji. I to też pokazuje, jak bardzo dynamiczne środowisko mamy w tej chwili. Jeszcze kilka lat temu, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę, ale działalność dystrybucyjna była w miarę nudnym biznesem. To znaczy, na pewno proces taryfowy był zawsze czymś, co podgrzewał atmosferę, ale generalnie robiliśmy bardzo zbliżony poziom inwestycji rok do roku. Te inwestycje też były bardzo podobne co do charakteru. Po prostu trzeba było dbać o tą sieć, modernizować, budować nową sieć, żeby przyłączać nowych klientów, ale nie było takich dynamicznych zmian. Dziś te zmiany są bardzo dynamiczne i okazuje się, że nawet aktualizacja planu rozwoju w cyklach, które dotychczas obowiązywały przez wiele, wiele lat, to są już za rzadkie cykle. My po prostu składając, składając aktualizację planu rozwoju, Wiemy już, że ona za rok czy, czy za dwa może być nieaktualna, bo już ten poziom inwestycji za, za dwa lata może być dużo wyższy, i my to dzisiaj już zauważamy. Jeśli chodzi o finansowanie, oczywiście konieczne jest pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, zwłaszcza dotacyjnego, ponieważ to bardzo mocno odciąża klientów naszych. Pieniądze, które pozyskujemy z dotacji, w sposób naturalny obniżają stawkę dystrybucyjną i ta transformacja energetyczna, ten ogrom inwestycji, które musimy zrealizować, tak mocno nie dotyka wtedy naszych klientów. Natomiast no, te środki są, powiedzmy sobie, ograniczone. Wszyscy w branży walczą o dostęp do tych środków. My również nie tylko między sobą konkurujemy, ale konkurujemy pomiędzy wytwórcami, pomiędzy branżą też OZE, żeby pozyskiwać to dofinansowanie, a operator miejski ma jeszcze utrudnione bardziej, jakby dostęp do, do, do środków unijnych, ponieważ no, z racji tego, że jest to Warszawa, to, to po prostu z wielu, z wielu programów pomocowych jesteśmy wykluczeni. Natomiast no, trzeba przyznać, że Fundusz Modernizacyjny, który w dużej mierze sfinansował pełny rollout liczników zdalnych, bardzo nam pomógł w finansowaniu dużej części inwestycji, ale też konkurujemy ze sobą. O środki w ramach grup. I myślę, że tu koledzy z, z spółek energetycznych polskich wcale się nie różnią sposobem pozyskiwania pieniędzy w grupie, tak jak my w grupie E.ON pozyskujemy pieniądze. I to, co dała nam dodatkowo Karta Efektywnej Transformacji, to dała pewną stabilizację oczekiwań zwrotu z zainwestowanego kapitału. I w momencie, kiedy. Dochodzi do, do konkurencji w grupie, czy, czy grupa powinna więcej pieniędzy przeznaczyć na wytwarzanie, czy na dystrybucję, to wtedy liczy się ten zwrot z zaangażowanego kapitału. I myślę, że tu wielki ukłon w kierunku Urzędu Regulacji Energetyki, że ta karta efektywnej transformacji w pewien sposób daje przewidywalność tego kosztu kapitału, czyli zwrotu z zaangażowanego kapitału. I tu łatwiej jest nam przekonać naszych nie tylko właścicieli, ale też. Pewnie instytucje bankowe też na to patrzą czy giełda, która chce zainwestować, tak? Patrzą na to, jak bardzo rentowny jest to biznes i, i to usztywnienie tego finansowania jest niezwykle, niezwykle ważne dla, dla naszego standingu finansowego. Czy z tych dwóch wypowiedzi mogę również wnioskować, że mówiąc o nakładach inwestycyjnych, to mamy oczywiście na myśli budowę nowej infrastruktury, jak również i utrzymanie istniejącej infrastruktury? Tak, absolutnie tak. tak. Mówimy o trzech takich streamach, które są związane z kartą efektywnej transformacji, jedna, którą kojarzą się i są związane z transformacją. To również nowe technologie, o których dzisiaj może być może będziemy mówić, które związane są z możliwością sterowania źródłami, zarządzania, wymiana systemu czasu rzeczywistego, a więc... To jest ten, pierwsza, pierwsza grupa nakładów inwestycyjnych. Druga to są obowiązki publiczno-prawne. One również obejmują karta, czyli mówimy o licznikach LZO, e, Mówimy o obowiązkach publiczno-prawnych związanych z przyłączaniem klientów. Tylko w całej dystrybucji do końca 2030 przyłączymy około 2 miliony nowych klientów. To wymaga rzeczywiście dużych nakładów. E, I kolejna e, e, rzecz, e, która e, związana jest z prowadzeniem takich nazwijmy to konstytutywnych zadań operatora związanych z eksploatacją, czyli z odtworzeniem. I tu się kłaniały między innymi polityki Polski do 2040 roku, gdzie mówimy o tym, że powinniśmy doprowadzać do sytuacji, w której majątek nie będzie starszy niż 25 lat. Mówimy o tym, żeby kablować sieci. Karta efektywnej transformacji też zawierała te elementy mówiące na przestrzeni czasu, na osi czasu, jaki procent linii będą stanowiły linie kablowe po to, żeby stać się z perspektywy świata dystrybucyjnego pogodowo niezależnym. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak, żeby pewne rzeczy nie umknęły mojej uwadze, to postaram się może tak cząstkowo już wywnioskować, że dokument Karty Efektywnej Transformacji uznajemy, że jest aktualny. Co dodatkowo tutaj z tego wynikało, z tej naszej, naszej wspólnej początkowej dyskusji, to to, że zabezpieczenie środki finansowe niezbędne do realizacji tych zamierzeń, tych potrzeb zidentyfikowanych jest realizowane pozytywnie, czyli można pozyskać środki finansowe stosując różne ścieżki przychodowe w tym przypadku, jeżeli chodzi o spółkę, spółki. Proszę Państwa, ja proponuję teraz na chwilę odejść od spraw takich stricte sieciowych i chciałbym trochę zwrócić uwagę może Państwa jako słuchaczy, również i panelistów mianowicie na kwestię dotyczącą takich różnych haseł. Ja, przepraszam, pozwolę sobie wstać, będzie mi może wygodniej spojrzeć na ekran. Otóż myśmy się osłuchali z pewnymi nowymi e, określeniami jak cable pooling, linia bezpośrednia, taryfa dynamiczna, klastry energii, spółdzielnie energetyczne. No, wcześniej mówiliśmy o prosumentach w różnych wydaniach. Obywatelska społeczność energetyczna w pierwszych panelach też dzisiaj na ten temat była dyskusja. I Dlaczego akurat chciałbym zwrócić uwagę tutaj na tą kwestię? Otóż zwróćmy, proszę Państwa, uwagę na rzecz taką. Na początku tego roku... W, na portalu Gram Zielone pojawiła się taka wypowiedź, ja z kontekstu, ale takiego szczerego kontekstu, w pełni ujmującego to, co chciałem powiedzieć. Przekazać Państwu, wyczytałem, że w kraju mamy około 170-180 klastrów energii, z czego większość z nich. Ponad dwie trzecie nie może się pochwalić niczym więcej jak podpisanym porozumieniem, czyli takim listem intencyjnym, czy w jakiejś innej to formie mogłoby funkcjonować. Na poprzednim panelu padła też taka właśnie akurat informacja, że jeśli chodzi o linię bezpośrednie, to mamy jedną w kraju, akurat na po bo znam ten przypadek akurat o Polski. Jeśli chodzi o komercyjną realizację przyłączeń, nie wiem, czy możemy się dzisiaj pochwalić jakimś takim przykładem, aczkolwiek budowa prawna funkcjonuje. I chciałbym zwrócić się do pana profesora Zbigniewa Hanzelki z pytaniem takim. Otóż, panie profesorze, to jak to właściwie jest? Ja przypominam sobie wcześniejsze spotkania jeszcze przedkongresowe, nie mówię tylko o drugim kongresie, ale wielokrotne dyskusje sprzed kilku lat o tym, że w zasadzie no, jest duża szansa na rozwój samodzielności lokalnej, na, neutralność, na, na niezależność energetyczną, na autokonsumpcję itd. Z jakiego powodu akurat te przypadki takich rozwiązań nie mnożą się w kraju, bo przecież one Miały stanowić, a ja nadal uważam, że stanowią podstawę transformacji energetycznej w kraju. Panie profesorze, bardzo bym prosił o komentarz. Bardzo dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, ja trochę sięgnę, sięgnę do historii. Myślę, że w tym gronie nie mamy wątpliwości, że ta energetyka, lokalna energetyka społeczna się rozwija. To nawet ten kongres jest tego. Tego dowodem. Możemy co najwyżej dyskutować, jaki jest cel tej drogi, co tam na końcu, tak naprawdę do czego my zmierzamy i jak szybko do tego czegoś będziemy zmierzać. I teraz, patrząc na przykłady krajów, w których ten proces jest już troszeczkę dalej zaawansowany, lub patrząc na jakąś literaturę przedmiotu, to możemy powiedzieć: tak, sieć w przyszłości za X lat to będzie taka sieć, gdzie będziemy mieć bardzo dużo. Takich lokalnych obszarów bilansowania, takich wysp energetycznych, które się bilansują na swoich źródłach i będą zasilać swoich odbiorców, najlepiej, żeby się one nie kontaktowały z siecią publiczną, to znaczy pewnie one nie będą chciały, ale bez tej sieci publicznej nie zaistnieją, no bo gdyby coś się tam działo, to ta sieć publiczna musi być dla nich pewną rezerwą. I, i też sieć będzie takim medium wymiany wolumenów energii, na zasadzie nadmiar to sprzedam innej społeczności albo kupię od niej. Jest to pewna, pewna wizja. Proszę zauważyć, że jak duże będą te lokalne społeczności, no może one zejdą w krajowym przypadku na poziom takich nawet domów, mieszkań, no bo że mamy ma, ma, na mój prąd, mamy mój magazyn, mamy mój wiatrak, no wszystko moje. Jesteśmy... Patrzymy na tą lokalną energetykę jako taką eksplozję naszej wolności, swobody do zarządzania. I proszę Państwa, patrzmy teraz historycznie. Jakiś czas temu powstała bardzo piękna koncepcja klasów energii, społeczności, i ona nie wypaliła tak naprawdę. No bo położono na stole koncepcję, i za tą koncepcją położono pewne regulacje prawne. A tak naprawdę to dano tym organizatorom klastrów bardzo dużą swobodę. Ja pamiętam, jak jeden z twórców tej koncepcji mówił, no nie twórzmy z tego za bardzo takiego ścisłego kagańca na te, te klasy, niech ludzie eksplodują swoją inwencją. No niestety, szanowni państwo, tej inwencji nie było. To znaczy ludzie obawiali się podejmować pewne decyzje, a na zasadzie no nie wiadomo, jak to, jak to wypali. Co... Kto inicjowało te klasy? lub jakie instytucje inicjowały klastry, bo one muszą, by, muszą mieć liderów. No to takimi liderami był biznes lokalny. Wszystko na to wskazywało. I myślę, że te klasy bardzo dobrze spisały się i przyniosły korzyści dla firm. Bo pewne firmy, które wówczas wyrosły z klastrów, uzyskały pewne wsparcie, promocję, finansowania. Teraz uzyskały samodzielność komercyjną. One bardzo dobrze już funkcjonują na rynku. Drugim inicjatorem takich, takich społeczności energetycznych to były samorządy. Bardzo intensywnie samorządy to wchodziły, ale praktyka pokazała, proszę Państwa, że jest to taki inicjator dość chimeryczny. Chimeryczność polega na kadencyjności. To znaczy, ta społeczność samorządowa no, z dużą obawą pod Podejmowała decyzje, które niosły za sobą jakieś ryzyka. Nie było też wsparcia finansowego. Wszyscy czekali, zakładali klastry, po co? No, żeby zmniejszyć cenę energii, żeby zwiększyć swój komfort życia, w rozumieniu również środowiska naturalnego i dodatkowo jeszcze, żeby zabezpieczyć sobie jakieś bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dostawy. No, brak tych finansów spowodowało, to, że klasy i te społeczności były taką ofiarą, entuzjazm ludzki słaby, i to jest coś, co położyło na długi okres czasu te, te tworzenie, tworzenie klasów. Jak pan profesor przytacza te statystyki, no to one odzwierciedlają też taki no pewien, pewne zaniechania, które instytucjonalnie nie poszły za koncepcją klasów. Ale proszę patrzeć, że teraz pojawiły się inne y, społeczności, spółdzielnie. One są nam kulturowo bliższe. My znamy, jak funkcjonują spółdzielnie w innych, y, y, w innych obszarach. No, choćby te spółdzielnie mieszkaniowe, z których członkami jest, jest większość z nas. No to być może można tak przypuszczać, że tu jest większa szansa na sukces. Przynajmniej w mojej ocenie. Czyli teraz bardziej skłanialibyśmy się w kierunku spółdzielni niż klastrów. Myślę, Panie że profesorze. są to byty nie konkurujące ze sobą. Spółdzielnie mają nawet ograniczenia terytorialne, w związku z tym one nie wszędzie mogą, mogą powstać. Po drugie są one liczeb, mniej liczebne, stąd łatwiej uzyskać członków, zgodę operacyjną tych członków. Klastry jest to wyższy twór. On wychodzi na, na wyższy poziom. To nie konkurują ze sobą te, te stwory. Czyli pozostawiamy jeszcze szansę, że klastry jednak wrócą do łaski, będzie zainteresowanie w budowie... Nie ma alternatywy specjalne. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynek, jeżeli chodzi o energetykę rozproszoną, to z pewnością około tego typu byty na, na pewno powinny funkcjonować. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Teraz może wróćmy jeszcze do kwestii sieciowych w kontekście... Tego, co się zadziało w ciągu ostatnich lat i nadal postępuje, mianowicie nadmierna instalacja źródeł fotowoltaicznych. Myślę, że również y, czeka nas dosyć duża eksplozja, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną w wietrze. I w kontekście tego przyrostu y, mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Również uwzględniając i magazyny, o których będzie szersza dyskusja w kolejnym panelu, ja chciałbym zwrócić się z pytaniem do pana prezesa Macieja Mroza, mianowicie w kontekście takim. Panie prezesie, jak pan ocenia zdolność przystosowania się spółek dystrybucyjnych, operatorów dystrybucyjnych do właśnie akurat tej nadmiernej energii? Z odnawialnych źródeł energii, energi, która się pojawia w systemie, pod kątem zarządzania właśnie tym medium. O zarządzaniu i właściwie o sposobie bilansowania była mowa w poprzednich panelu, wskazując, że to jest element, z którym sobie dzisiaj, no niestety, ale niezbyt dobrze radzimy. Ja bym tak dziękuję Panie Profesorze za to, py, za to pytanie, ale wcale bym powiedział, że to nie jest nadmiarowa ilość energii, bo, bo operatorzy myślę, że jesteśmy na tej drodze, na, na tej ścieżce do tego, aby, aby zapewniać. Z, Tanią energię dla klientów, bo tak naprawdę Suma summarum to, to, to dzisiaj, co, co się dzieje, czyli, czyli coś, z czym walczy operator systemu przesyłowego, czyli z redysponowaniem, no to, to tracimy, Szanowni Państwo, tanią energię dla, dla, dla klientów. W ostatnim tygodniu byłem na takim forum przedsiębiorców i jedno, co tam padało praktycznie w każdej wypowiedzi, to była konkurencyjność. My nie jesteśmy w stanie za, zapewnić konkurencyjności dzisiaj na, na rynku energii, tracąc tą energię wytworzoną w źródłach, w źródłach odnawialnych, więc myślę, myślę sobie tak, że by operatorzy i, i mamy takie wspólne DNA, jeśli chodzi o operatorów sieci dystrybucyjnej, bo czy to w Warszawie, czy to w, w innych lokalizacjach Poznaniu, w Gdańsku, w Krakowie, jakby mamy z tą świadomość, że... Transformacja energetyczna nie odbędzie się bez operatorów systemu dystrybucyjnych operatora sieci przesyłowego. Więc robimy i działamy każdego dnia po to, aby to, te, te ilości projektów, z którymi wszyscy mamy do czynienia, projektów, zarówno w energetyce, tej fotowoltaice, energetyce lądowej, wiatrowej, aby one mogły, miały szansę się, się realizować. Oczywiście zmagamy się z, z setkami, pewnie takich projektów, które, które nigdy się nie zrealizują i one obciążają rzeczywiście, zarówno, zarówno nas, jako Urząd Regulacji Energetyki, bo one też w pewnej części dotyczą, doty, dotyczą sporów. Natomiast, już wracając do tego, do tego pytania, też w tej karcie efektywnej, Transformacji powiedzieliśmy, że my przygotowujemy jako operatorzy sieć, żeby w 2030 roku przyłączyć 50 giga źródeł odnawialnych. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 30 i wydaje mi się, że gdybym miał yy Powiedzieć, czy to jest realna prognoza, to wydaje mi się, że to jest taka prognoza, której nie doszacowujemy. Wybuduje się pewnie, pewnie, pewnie jeszcze więcej tych, tych projektów, bo, bo te projekty nie tylko dotyczą tej wieloskalowej energetyki, ale na tym też forum firm produkcyjnych. Każda z tych firm ma wpisane net zero w jakiejś tam perspektywie roku 35 40 i nie, nie tylko własny net zero, ale również w zakresie dostawców czy poddostawców. Więc to jest kierunek, w którym w którym zmierzamy, w którym do którego też musimy właściwie przygotować istniejącą też infrastrukturę i wydaje mi się, że też trochę nawiązując do, tej, do tego pierwszego pytania o inwestycje, to wydaje mi się, że gdybyśmy sobie dzisiaj powiedzieli tak, że dzisiaj operatorzy muszą co najmniej dwa razy więcej rok, rocznie inwestować niż dzisiaj. I to jest taki must have. To, to po prostu. Nie ma innej ścieżki, ponieważ potrzeb, i nie tylko w zakresie zapewniania możliwości przyłączeniowych dla, dla, dla źródeł odnawialnych, czy dla klastrów czy dla spółdzielni energetycznych, no ale dzisiaj też mamy zupełnie też dużo większe potrzeby w zakresie przemysłu, elektryfikacji przemysłu. Kolejnym wyzwaniem myślę też, że bardzo istotnym z perspektywy takiego lokalnego spojrzenia na, na regiony jest też elektryfikacja ciepłownictwa która dla, dla energetyki akurat pewnie jest takim naturalnym magazynem, w którym, w którym te, te nadwyżki wyprodukowanej energii ze źródeł ze źródeł pogodowo-zależnych będzie można zmagazynować, więc patrzymy na to bardzo holistycznie, nie tylko z perspektywy źródeł, ale też z perspektywy przemysłu transportu, czy też ciepłownictwa no i dochodzimy do tego, że dzisiaj o czym też no, prezes Marek mówił. No, dzisiaj nie tylko twarda energetyka, taka m, rozwój wynikający z tego, aby m, przygotowywać infrastrukturę, ale też do tego, żeby elastycznie i racjonalnie zarządzać tym majątkiem, który jest, m, który, którym dzisiaj dysponujemy. Więc to jest też poważne wyzwanie dla, dla operatorów sieci dystrybucyjnych, żeby nauczyć się funkcjonowania z. Tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, zarówno na zakresie generacji, jak i zapotrzebowania. Ale czy w takim razie, nawiązując do, też, do, do tego tematu, który dzisiaj jest takim przewodnim w tym panelu, nowe technologie, czy te nowe technologie są w wystarczającej propozycji dla tego, o czym Pan wcześniej powiedział, Panie Prezesie, w kontekście tego przyrostu mocy w źródłach odnawialnych? Myślę, że... Chodzi mi o obserwowalność systemu, o, o zarządzanie z punktu widzenia operatorskiego. Oczywiście tam jest jeszcze kwestia zarządzania sprzedażowa, ale to może nie, nie w tym momencie byśmy to poruszali. Odpowiadając na to pytanie, wydaje się, że dzisiaj. Technologicznie na pewno, na pewno jesteśmy w, w takim momencie, że, że dysponujemy narzędziami, które pozwalają predykcyjnie też estymować zachowanie się pewnych części naszego, naszego systemu, i to są narzędzia, które. Nie są już awangardą poszczególnych operatorów, ale widzimy, że to jest, że te, te narzędzia do, do nie tylko do zarządzania systemem dystrybucyjnym, ale też czy to generacją, czy, 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 czy odbiorami w sieci dystrybucyjnej, to jest dzisiaj taki kierunek, który, który na pewno w przyszłości i zarówno w zakresie obserwowalności, czyli realizacji myślę, że szybciej niż to, niż to wymaga ustawa. Montażu liczników zdalnego odczytu, montażu układów czy, czy liczników na układach bilansujących na stacjach średnich i niskich napięć, to dzisiaj pozwala zdecydowanie w bardziej elastyczny sposób zarządzać systemem dystrybucyjnym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, postaram się tak płynnie trochę przejść z tematyki operatora dystrybucyjnego na OSDN, czyli operatora, który również. Korzysta, żeby mógł funkcjonować jako właśnie ta, ta struktura, korzysta z dobrodziejstwa nowych technologii, które pozwalają właściwie funkcjonować na równi, czy powiedzmy w quasi równości z operatorem systemu dystrybucyjnego. O komentarz w tym przypadku chciałbym prosić pana prezesa Półbrata. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście rola OSDN-ów na przestrzeni ostatnich lat ulega zmianie. Jest to powiedzmy sytuacja dosyć ciekawa dla nas, dla podmiotów, które od kilkunastu lat no, próbują jakby znaleźć swoje miejsce w obszarze w zasadzie zdominowanym czy zajętym przez duże podmioty. I wydaje się, że co jest istotne, ta rola również podąża za transformacją energetyczną, za wyzwaniami, które się pojawiły, bo o ile pierwsze projekty, które powstawały kilkanaście lat temu, no przede wszystkim adresowały pewne potrzeby związane z zaspokojeniem potrzeb z dostawą, z odbiorem energii elektrycznej. To w miarę zmian, jakie zachodzą w systemie elektroenergetycznym, czyli pojawiają się lokalne źródła energii, prosumenci, również sieci operatorskie nieprzyłączone do sieci przesyłowej, no muszą się zmieniać, muszą się dostosowywać do tej sytuacji. To są duże wyzwania. Chciałbym też podkreślić, że OSD-ów jest wielu na rynku. Być może to już są setki podmiotów, które działają w tej formule, i one. Działają w oparciu o różne modele biznesowe. Natomiast no, jest również część firm, która koncentruje się na rozwoju opartym o inwestycje, o e, przyłączanie źródeł, o wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie bilansowania, w zakresie odczytu, w zakresie cyfryzacji sieci. I w tym momencie, w tym kontekście nasze potrzeby i oczekiwania e, wobec regulacji prawnych, wobec dostępu do Funduszy pomocowych są dokładnie takie same jak naszych kolegów i koleżanek z dużych firm. Tutaj, już wcześniej, była mowa na temat kart efektywnej transformacji. No i być może to umknęło szerszej uwadze, ale chciałbym podkreślić, że w lipcu prezes URE zaproponował taki dokument również dla pozostałych interesariuszy rynku, w tym operatorów sieci takich jak my. Część skorzystała z tej możliwości, podpisując takie porozumienia z prezesem. No w tej chwili trwa trudny proces tak to mówimy operacjonalizacji tych dokumentów, ponieważ no, no jesteśmy zbyt zróżnicowanym środowiskiem, żeby wypracować no jednolite podejście do, do takiego dokumentu, i tutaj już poszczególni operatorzy mają szansę. Czy to w procesach taryfowych, czy uzgadniając plany rozwoju, które posiadają, również no, uzyskać pewne możliwości związane no, chociażby z lepszym wynagradzeniem kapitału, co jest dla nas też bardzo istotne z punktu widzenia pozyskiwania środków na, na inwestycje. No, i to też już tutaj padło, że takim istotnym elementem transformacji sieci dystrybucyjnych jest dostęp do funduszy pomocowych. I myślę, że tutaj też jest potrzebna pewna uwaga decydentów, żeby takie mniejsze podmioty dystrybucyjne również mogły z tej możliwości skorzystać. W tej chwili, niestety, wszystkie regulaminy wykluczają nas, i praktycznie podmioty, jak OSD, nowe z racji tego, że nie. Że nie, nie są obowiązane do unbandingu, nie mogą, nie mogą ta aplikować w większości postępowań. To są takie powiedziałbym, konkretne sprawy, które myślę powinny się w najbliższym pojawić czasie na agendzie. Temat jest istotny, ponieważ formuła OSDN-u wydaje się być w wielu przypadkach efektywna i, i jakby wykorzystywana w różnych sytuacjach związanych z pomysłami na. Transformację energetyczną. Tutaj padły informacje, komentarze dotyczące ograniczeń wynikających z hapeolingu czy innych regulacji prawnych. Akurat OSDN doskonale się wpisuje i ma możliwości, żeby takie projekty udrażniać i realizować rozwiązania dotyczące na przykład hybrydyzacji przyłączonych źródeł, łączenia różnych technologii, pojawienie się lokalnego operatora daje takie możliwości, myślę, że. Warto z tego korzystać. Myślę, że to jest taki moment, że, że powinniśmy popatrzeć na OSDN -y jako jedną z szans, możliwości na przyspieszenie transformacji. Mówi się o nas, energetyka ostatniej mili, energetyka wyspowa. Myślę, że, że im dłuższe będą te mile, im większe będą te wyspy, tym lepiej dla realizacji naszych celów. Również w kontekście takiej transpozycji, Bezpieczeństwa energetycznego tego lokalnego? No, myślę, że tak, ponieważ my spełniamy wszystkie wymogi. Jesteśmy poddani tutaj pełnemu nadzorowi ze strony regulatora, mamy koncesję, każdy etap naszych rozwoju naszej sieci jest, jest weryfikowany. Sądzę, że tutaj te podmioty. Na takim samym poziomie gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania systemu, i, i myślę, że to jest pewien plus, ponieważ no, wymogi, jeżeli chodzi o, o profesjonalne podejście do prowadzenia ruchu sieci, zarządzania siecią, no, są dokładnie takie same jak dla dużych operatorów. Tak. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, taką bardzo pozytywną. I jeszcze w tej serii pytań mam pytanie natury właśnie pozyskiwania środków finansowych. Pytanie, z którym chciałbym się zwrócić do pana Zdzisława Murasa, dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki. Otóż, yy, panie dyrektorze, yy, myślę, że tematyka taryfowania jest panu bardzo bliska, tak jak zresztą nam tutaj chyba wszystkim, bo uczestniczymy od bardzo wielu lat właśnie w tych procesach yy, w różnym stopniu. I pozwoliłem sobie przywołać kilka takich danych, bo mamy tutaj w pamięci te 300 miliard, 300, 130 miliardów złotych, które są niezbędne dla modyfikacji naszych sieci elektroenergetycznych z punktu widzenia karty efektywnej transformacji. Mamy możliwość pozyskiwania, czy mieliśmy możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych programów i również otwiera się nam na pewno ścieżka na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, takich inwestycyjnych. Jednocześnie mamy proces taryfikowania każdego operatora dystrybucyjnego i to jest podstawowe źródło pozyskania środków finansowych, bo w kontekście tego pytania, to, które za chwileczkę zadam, chciałbym właśnie akurat teraz chwilę podyskutować na temat środków finansowych. Otóż wiemy o tym, że i to było właśnie w dokumencie Karta Efektywnej Transformacji zapisane jednoznacznie, że niestety, ale ten bilans finansowy pozyskiwania środków finansowych nie spina się, czyli nie domyka się na poziomie 35 miliardów złotych. Próbujemy oczywiście poprzez taryfę w jakiś sposób ten mechanizm udrożnić, tak aby operatorzy mogli pozyskać te środki finansowe. I tu w tym momencie rodzi się pytanie od razu, czy system. Regulacji dzisiaj obowiązujących operatorów, ale oczywiście generowany przez Urząd Regulacji Energetyki, uzgadniany na różnych szczeblach, czy ten system osiągnął swoje maksimum efektywności ekonomicznej i powinien być zmodyfikowany, a może powinien być zmieniony? Bo już wiemy, że jakiekolwiek dotacje byśmy sobie nie wyobrażali, odwołuje się stale do tych pierwszych paneli, bo w zasadzie tam pewne informacje z konkretnymi liczbami padały, to jednak są to pojedyncze miliardy złotych z dofinansowań w różnych programach. Natomiast podstawa funkcjonowania działalności operatorskiej to jest taryfa. Panie doktorze, czy mógłbym prosić o skomentowanie tego, jak się ma ten nasz system regulacji obecny? Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego panelu. I za ciekawe wyzwanie właściwie tego pytania, bo to jest takie trochę podsumowanie tego, co tutaj padło do tej pory i jednocześnie z takim perspektywą, czy z próbą spojrzenia z perspektywą. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj na pewien cel, który Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postawił w odniesieniu właśnie szczególnie do tego do operatorów, a więc tą, tą podstawę zapewnienia stabilności finansowania. Tak, to jest ten element, który został tutaj i okazuje się z tych wypowiedzi że to udało się tutaj zrealizować, natomiast postawił go na dwóch obszarach, na dwóch poziomach, które nie wybrzmiały jeszcze do tej pory. I w tym pytaniu jest to zawarte, ponieważ to nie było tylko kwestia tego porozumienia sektorowego, ale wcześniej był krok wykonany. Powiedzcie, co byśmy jeszcze ewentualnie powinni zrobić w przepisach prawa. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że w przepisach prawa prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaproponował, i udało się też to, bo zaproponował do ministra klimatu i środowiska, przekonywał, i udało się wprowadzić pewne nowe rozwiązania, na które tutaj chciałem zwrócić uwagę. A więc przede wszystkim to, o czym wspomniał pan profesor, na samym w Kończąc to pytanie, a więc możliwość zagospodarowania i sięgnięcia po środki pomocowe z wynagrodzeniem, z wykorzystaniem taryfy. To jest zupełna innowacja tak naprawdę tego wprowadzenia rozwiązań, gdzie do tej pory, jeżeli dostawaliśmy dotacje czy subwencje, nie było możliwości tego później przenoszenia czy odzwierciedlenia przez pryzmat taryfowy. Na dzień dzisiejszy są przepisy prawa, które przewidują ten zakres możliwości wykorzystywania. 80 do 20 to jest ten zakres finansowania, który może tutaj być wykorzystywany. A więc. To był krok taki, żeby mając świadomość tego, że same, samo zakres porozumienia musi generować stabilność, musi dawać możliwość wykorzystania środków taryfowych, bo one stanowią podstawę, zaraz do tego przejdę, aby jednak również uaktualnić czy uruchomić obszary, w których będzie można też pozyskiwać wy i wykorzystywać skutecznie chociażby KPO, czy chociażby fundusze norweskie, a więc te środki, które są środkami dotacyjnymi, nie tylko środkami pomocowymi, nie tylko, bo to w tym pytaniu też tak wybrzmiały o te kierunki e, kolejnych systemów wsparcia. Tak? Na te, no, padło w pierwszym panelu, że mamy już ich tak dużo, że, że zaczynamy gubić się w którym jesteśmy. A tutaj mówię o, o systemach, które pozwalają na zagospodarowanie środków na potrzeby rozwoju sieci. I drugi krok prawny, który był wykonany w tym obszarze, bardzo e, okazuje się teraz już skutecznie, to jest możliwość wskazywania inwestycji priorytetowych. Inwestycji priorytetowych, które wskazuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do realizacji przez operatorów i które dają podstawę do. Premii za ryzyko inwestycyjne. I to dzięki temu stworzyło taką bazę prawną tej stabilizacji i możliwości odniesienia się do karty efektywnej transformacji. Czyli ten zakres myślenia kierunkowego, zmiany czy coś uzupełniać, był już krok wcześniej, czy równolegle realizowany z kartą efektywnej transformacji. Emanacją w tym czasie było właśnie porozumienie sektorowe, karta efektywnej transformacji, gdzie mamy ten, tą wycenę tego scenariusza umiarkowanego ponieważ również trzeba pamiętać o tym, że tutaj kwestia rozwoju gospodarczego jest podstawą funkcjonowania czy przyjęcia rozwoju czy działań regulacyjnych, a więc możliwości rozwoju, nie zatrzymania rozwoju gospodarki plus udźwignięcia tego również przez odbiorcę końcowego. Także to są te elementy, które były brane pod uwagę. Scenariusz umiarkowany, 130 miliardów, około 100 miliardów mamy w te przeniesienie taryfowe. Czyli widzimy, że to jest 12-13 miliardów. Mówimy o tych pierwszych pięciu operatorach tych OSD. Teraz do, doproszone, doproszone są również są OSDN, a więc tutaj ten zakres uzupełnienia tego, tego podejścia środków będzie tutaj jak najbardziej aktualizowany. Czyli widzimy, że znaczną część tych środków mamy już zagospodarowaną przez pryzmat taryfowy i Jednocześnie z otwarciem tych kierunków możliwości realizacji inwestycji priorytetowych plus możliwości wykorzystania systemów dotacyjnych, które są zawarte bezpośrednio w tych, tych regulacjach. A więc przepraszam, panie, panie doktorze, ja mam tylko takie jeszcze pytanie, że to jest w kontekście tego, co dzisiaj funkcjonuje, ale może w dość skromnym stopniu, jeżeli chodzi o premię za reinwestowanie? Tak, to, znaczy, to jest pierwszy krok. To jest premia za reinwestowanie, to jest pierwszy krok. Natomiast przepisy dotyczące możliwości wskazywania inwestycji priorytetowych dają jeszcze dalej, idący, dalej idącą możliwość, która będzie pozwalała na ewentualną tą nadpremię za inwestowanie w obszary, które są obszarami ryzykownymi z punktu widzenia operatorów. Tutaj generalnie stabilizacja jest podstawą. Dlaczego mówię o tych obszarach ryzykownych? Ponieważ dziś już to też padło w pierwszym panelu. Jeżeli chodzi o kwestie sieciowe, tutaj prezes Zonich który jest na sali też powiedział, kwestie sieciowe mamy już zagwarantowane. Tak? I to z takim dużym. Biorąc pod uwagę tą wypowiedzi, który tutaj też panowie czy z Enei, czy, czy z Taurona, czy tutaj z Toenu były wskazane, rzeczywiście są opanowane, czyli zostaje nam teraz ten element, który też wybrzmiał w międzyczasie, tego drugiego elementu, który prezes wskazuje jako podstawę niezbędną do rozwoju systemu, czyli cyfryzacja. Czyli zajmujemy się tym elementem cyfryzacyjnym, ponieważ co nam daje cyfryzacja? Cyfryzacja nie jest tylko dlatego, żebyśmy mogli sobie mieć liczniki zdalnego czytu, które są elementem tej cyfryzacji, nie jest elementem, który będzie wykorzystywał też skablowanie sieci, które też jest elementem tej, tej, tej transformacji, ale daje nam możliwość wykorzystania zasobów, którymi dysponujemy. Czyli zweryfikujemy, że jeżeli w transformatorze dziś mamy wykorzystanie 30... 20, 30 czy 40% to, że możemy 10 czy 15 czy 20% dodatkowo wykorzystać tylko i wyłącznie z tego zakresu cyfryzacyjnego. Tu się od razu włącza też zakres cable poolingu, czyli wykorzystania tych, tych, tych rozwiązań, a więc ten zakres cyfryzacji jest tym drugim obszarem, który jest bardzo mocno eksponowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i na który jest nakładziony nacisk jako kolejny kierunek rozwoju. Jeżeli dołączymy do tego jeszcze regulację jakościową plus to, co jest jako na pierwszym miejscu, zresztą w karcie efektywnej transformacji wskazane przyłączanie do sieci jak e-mobility, to znaczy, że zaczynamy mieć pełen obraz zagospodarowania obszaru sieciowego. To bardzo fajnie wybrzmiało, że sieć była nudna. Sieć jest dość statyczna, ale sieć dynamicznie zmienia się na dzień dzisiejszy w związku z tym, że zmienił nam się kierunek przepływu. Sieć zaczyna nam pracować od dołu w kierunku góry, a nie tylko i wyłącznie w tym kierunku od góry do dołu, czyli tak jak były ten kierunki przepływu do tej pory. I też na przykład możemy wskazać, że sieć może być aktywnym graczem. Ponieważ jeżeli potrzebuje w danym punkcie sieciowym tego magazynu energii, sieciowego magazynu energii, to dziś zmienione przepisy rozporządzenia systemowego 943 mówią o tym, to w takim razie operatorze bardzo precyzyjnie pokaż, gdzie możesz mieć możliwości przyłączeniowe, albo idąc krok dalej, biorąc pod uwagę transparentność planowania rozwoju, wskaż w planie rozwoju, że tam będziesz chciał mieć te możliwości sieciowe. I wtedy. Interesariusz, który będzie chciał się przyłączyć, tam się na pewno znajdzie. Jeżeli dodatkowo dołączymy elastyczność w zakresie porozumienia i uzgodnienia umownego, zakresu redysponowania czy zakresu ograniczenia, bo może złe słowo, ograniczenia czy możliwości wyprowadzania mocy, to będziemy mogli też mieć sterowalny zakres tego źródła. Także no ja, ja rozumiem, panie profesorze, że ja niestety tutaj mogł dokładnie. Ja o, dziękuję. Znaczy, no, to na razie bardzo podziękuję, chyba, że jeszcze jakieś pytania będą. Bardzo dziękuję oczywiście za, za tą taką szerszą wypowiedź, ale w kontekście również pozytywnym. Bo rozumiem, można, że to że jeszcze, o... Panie Profesorze. No, że tak, proszę? Przepraszam, tak, bo tak. Bardzo, e, e, myślę, że panu dyrektorowi nie było tak e, łatwo z tą odpowiedzią, ale myślę mus, muszę powiedzieć, że jeśli, e, jeśli patrzymy na dzisiaj otoczenie regulacyjne i i podejście Urzędu Regulacji Energetyki do inwestycji, to jak benchmarkujemy się, to mamy najlepsze wskaźniki w Europie, jeśli chodzi o zwrot zaangażowanego kapitału. Już nikogo nie trzeba do tego przekonywać, że warto inwestować w dystrybucję, za co bardzo pięknie dziękujemy. Znaczy, ja tylko jedno zdanie, Panie Profesorze, i naprawdę już się zamykam, chociaż wiem, że to jest u mnie trudne, prezes postawił zadanie stabilność i to się, wydaje się, że to się udało zrealizować na poziomie ustawowym i porozumienia. Dziękuję. Oczywiście dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tutaj, jeżeli chodzi o Państwo panelistów, mamy niecałe trzy minuty jeszcze na podsumowanie. Mam ogromny dylemat, proszę państwa bo nie spodziewałem się, że wszyscy paneliści będą się bardzo pozytywnie o wszystkim wypowiadać. I teraz sądzę, że Państwo możecie pomyśleć, że to jest wszystko wyreżyserowane, a naprawdę y, jest to spotkanie po raz pierwszy, na ten temat dyskutujemy, oczywiście wymieniliśmy sobie poglądy i oczywiście znajomość nasza z branży przez wiele lat funkcjonowania właśnie akurat w tym, w tym gronie. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze, że Dos te dwie minuty rozdzielę na Państwa głos w podsumowaniu. Proszę dorzucić jeszcze może, jakie problemy Państwo jednak dostrzegacie mimo wszystko po swojej stronie, co należałoby w pierwszej kolejności udrożnić, usprawnić, zmienić. Tak dosłownie po żołniersku 30 sekund. Dobrze, to ja powiem w ten sposób. Patrzę na i i parawelizuję jego słowa. Polskim gralem, świętym polskim gralem będzie elastyczność. Dzisiaj redysponowanie jest czymś złym. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby energia, która jest produkowana i zgodzimy się z Maciejem, że to nie jest za dużo energii. Są godziny za dużo mocy. Jest over capacity, natomiast energii jeszcze nam tej czystej rzeczywiście brakuje. Musimy wszystko zrobić po stronie również operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego. Czujemy również po stronie OSD, że budujemy swoją nową tożsamość i chcemy tym teatrze zdarzeń rzeczywiście zaproponować uczestnikom usługi elastyczności. Po co? Po to, żeby nie było tak, że jednego dnia będziemy mieli sytuację, w której będzie za dużo energii i będzie stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, po to, żeby tego samego dnia był stan zagrożenia bezpieczeństwa w godzinach wieczornych, bo tej energii nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana prezesa, tak w kolejności. Um, um. Powiem krótko, w żołnierskich słowach, nawiązując może trochę do wypowiedzi pana dyrektora, że myślę, że takiej otwartej dyskusji wymaga podejście do, do systemu taryfowania. O ile z jednej strony myślę, że w kwestii dotyczącej finansowania, dystrybucji no, nastąpiły ogromne zmiany na plus. Pamiętamy jeszcze, może starsi uczestnicy kongresu pamiętają, jak kilkanaście lat temu było podpisywane pierwsze Porozumienie sektorowe dotyczące zwrotu wynagrodzenia z kapitału. W tej chwili jesteśmy na etapie ketu i to jest jakby bardzo duża rzecz. Natomiast wydaje się, że przy takiej zmianie rozpływów i rekonfiguracji poszczególnych elementów sieci należy przemyśleć jakby stronę przychodową i podział kosztów utrzymania systemu na jego użytkowników. Dziękuję bardzo. Ja nie będę się powtarzać tutaj o elastyczności, absolutnie podpisuję się, że jest to kluczowe, ale dodam jeszcze, że transformacja energetyczna to nie tylko transformacja sieci, to też transformacja cyfrowa, wzrost zapotrzebowania na moc i musimy pamiętać, że to nie tylko problem z przyłączaniem OZE i redys redystrybucją tej mocy, ale też musimy pamiętać o wzroście gospodarczym i o tym, jak zapotrzebowanie na moc buduje transport. Jak, jak budują inne gałęzie przemysłu, jak chociażby data center, które dla Warszawy to jest jak, jak, jak przemysł ciężki dla innych operatorów. W związku z tym myślę, że potrzeba nam wciąż spec ustaw, które usprawnią proces rozbudowy sieci i przyłączenia odbiorców. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Z punktu widzenia regulacyjnego można powiedzieć, że na chwilę obecną kierunek podejścia i działania jest taki: dopilnować i równoważyć, ale jednocześnie ułatwiać i stabilizować. To jest chyba najlepsze takie podejście regulacyjne. Choć sam regulator boryka się z ogromnymi, to swoją, swoją podwórko też muszę być z ogromnymi problemami, o których też była wcześniej mowa, jeżeli chodzi o możliwość realizacyjne ze względu na zakres finansowania. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Ja też bym się podłączył pod te wszystkie tutaj apele o elastyczność, ale też to, co zresztą. Pokazała nam e, też sytuacja e, pod koniec września. Musimy też nie, zap, nie zapomnieć o tym, że sieć musi być bezpieczna. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i nasza sieć musi być bezpieczna, a też jeszcze w tym kontekście bezpieczeństwa musimy też zapewnić cyberbezpieczeństwo tej sieci. Cięcia. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, Szanowni Państwo, ja jestem troszkę, troszkę z innej bajki niż Państwo. To ja z racji miejsca pracy powiem tak. Życzę Państwu i sobie, i wszyscy pewnie tak samo życzą, żebyście Państwo zrealizowali wszystkie te zamierzenia. Ale Wy do tego potrzebujecie dobrze przygotowaną, wykwalifikowaną kadrę. I w związku z tym, Szanowni Państwo, uczestniczcie bardziej aktywnie w określaniu tego profilu absolwenta, który na końcu wychodzi z uczelni, żeby on odpowiadał Waszym potrzebom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za Państwa obecność i wytrwanie przez tę godzinę tutaj wspólnie z nami. Dziękuję serdecznie panelistom. Ja już nie pokuszę się o żadne podsumowanie. Myślę, że to wszystko wybrzmiało dzisiaj tutaj przed chwilą. Dodam tylko jeszcze o jednej sprawie, którą miałem na samym początku powiedzieć. Otóż ten panel był objęty patronem Tauron Dystrybucja. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.